Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii, gdzie prowadzimy Chicago Bulls NBA 2K25 Przed nami pora na kolejny odcinek Dzisiaj będziemy mieli już czwarty sezon, jeśli się nie mylę Będzie to sezon 2027-2028 Rok temu byliśmy w półfinale konferencji Drugi rok z rzędu Mieliśmy też ponad 50 zwycięstw, więc ostatni sezon był dobry Był na pewno dobry, ale w tym sezonie mamy już zawodnika, który ma 92 overalla Zrobiliśmy w po poprzednim odcinku wymianę, żeby zdobyć Derek'a Lively'ego Ogólnie zespół... No jest lepszy niż rok temu. Nie tak jakoś mega lepszy, ale jest lepszy, więc no fajnie było na pewno, by zrobić ten krok naprzód i mieć minimum finał konferencji nie ukrywam. Mówiłem o tym właśnie, że no pomimo, że uwielbiam Ayo, to jednak muszę patrzeć na to z perspektywy, można powiedzieć, co jest najlepsze dla zespołu. I możliwe, że io będę musiał wymienić razem w, pa w pakiecie. Może powiedzieć, na z tym Jamesem, bo wątpię, że mając 23 lata, 77 obra jakimś super będzie graczem, jakimś niesamowitym graczem. Wątpię, że kiedykolwiek będzie. Więc wydaje mi się, właśnie, że mogę jego wymienić, jakieś pika i tak to może wyglądać. Ale może na początku, w 2028 mamy pika Lakers, dobra. Na razie, może jednak na początku, właśnie zobaczymy, jak będzie ten zespół sobie radził. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, jeśli będzie. No, jeśli będzie dobrze, no to może nie będę tutaj nic zmiał. Zobaczymy. Czy ktoś nie jest Markel Felt, chyba tutaj ogólnie powinien być, bo mamy rezerwowego power forwarda, small forwarda, centra. No i właśnie ten James'a bardziej by mi się guard przydał tutaj. Czy takiego się Marker Felt. Ten PRDU właśnie, on ma 23, nie on też ma 23 lata i 77, więc no jakby no Popierze jakimiś na jakimś może być postaciami w tym zespole kiedykolwiek, tak szczerze, więc oni mogą być potencjalni, potencjalni na wymianę. Więc wydaje mi się, że właśnie będziemy mieli taki line-up. 22 i 20, bo by było tak rok temu. Der Lively miał 32 minimum. Cooper będzie o 36 minimum. Giddy może i 34, Ajo 32, 34 Kobi. I Derek Lively może dostać 34. Więcej może dostać Fels, Collins i. Może kuper niech chyba 38, w sumie, bo, jest, bo jest jednak naszym najlepszym zawodnikiem znacznie. Więc takim składem wyjdziemy na początek tego sezonu. No i będę obserwował, jak to będzie wyglądało. Jeśli będzie super, no to nie będę potencjał szukał jakiejś wymiany. Jeśli będzie najlepiej, no to wtedy oczywiście będzie trzeba coś próbować zmienić na pewno. Mamy start 10-2. To jest start, który mi się naprawdę bardzo podoba. Pierwsze miejsce nie należy do nas, ale mamy taki sam rekord, jak hit. Hit, tak w ogóle jak oni tutaj wyglądają. Czyli Tyler Kolek tutaj u nich jest, Tyler Hero też jeden dwóch Tylerów Jaime Hackers jest, jest Nikola Jovi, no w sumie powoli, Jović, Jović, tylko się przy, przyzwyczaiłem do tego, że po angielsku to mówi Jović, tak czy coś takiego. Ebony Debajo, Centr, dalej u nich 30 lat, więc za jednego może iść w dół Łapka ogólnie wygląda solidnie, na pewno. No zobaczymy, czy dadzą radę to utrzymać na dłużej, czy nie. Na zachodzie, na razie, Spurs prowadzą tutaj, też jakichś dużych zmian nie ma. Znaczy, w sumie, nie, no, są jakieś zmiany, ale jak tak tak patrz w sumie: YMB, Stefan Castle, Payton Pritchard, point Gardem, ich Devin Wesley, na ławce, kolejny na ławce. Ławkę też mają naprawdę solidną. Jeremy, oczywiście, już jest w innym zespole. Dobra, możemy iść dalej. Widziałem właśnie też komentarz odnośnie tych e, potencjalnie, że może te się siedziałem przez ilość minut. No nie wiem naprawdę, szczerze wydaje mi, się, że, wydaje mi się, że nie z tego względu, że jakby no, jakoś no daję im takie minuty, które w rzeczywistości w w zawodniku, jakby grałem po te około 30 minut, ci zawodnicy, którzy są najlepszymi zawodnikami, w, jakby może powiedzieć w Liz, no to najczęściej grają właśnie takie jakieś minuty około 30 jakby. Jakby na przykład nie wiem, grał nimi już teraz po 40 minut, no to wtedy bym rozumiał, ale wydaje mi się, że to nie są jakby. Jakby takie, widać, że mam ten. Jakby może być ten pas, jakby. zmęczyłem, może powiedzieć, no ale jednak. Na przykład, nawet na przykład taki taki ma, który gra 14 minut. Więc, jakby, no. To, że tam ma ten pas, jak zmęczenia. Myślę, że aż tak. nie muszę na to patrzeć, bo właśnie. Bo, jak koń ma 14 minut i on się męczy. No to. Jakby, rozumiem, że zmęczenia potencjalnie kupera flaga. Ale tacy zawodnicy, co to nie wiem. Wydaje mi się, właśnie, że to jest, jakby. No nie, wiem, wydaje mi się, że właśnie ta ilość na minut. Aż tak na to nie wpływa. Bo, właśnie, mówię, no. Nie forsuje ich jakoś tak potężnie, żeby te minuty. Naprawdę mogła aż tak mieć wpływ na tę kontuzję ważne. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tak mi, tak mi się właśnie przynajmniej wydaje, dobra. 26 rekord. Pierwsze miejsce jest. No i mamy najlepszy rekord w Lidze, tak jest. Na obecną chwilę, oczywiście. Czyli jak na razie ta wymiana, a ja jeszcze nie muszę o niej myśleć. Chodzi nie właśnie, tak, tak sobie myślę. Potencjalnie możemy próbować to zrobić, żeby zwiększyć swoje szanse na Mistrzostwa NBA, ale też znowu mówiłem właśnie, że Mówiłem o tym właśnie, że znowu Jak właśnie będzie dobrze, to nie będę tej te wymiany robił, no i jest naprawdę fenomenalnie, mamy rekord 36 jak na razie Cały czas jesteśmy najlepszym drużyną i zakład naprawdę w tym roku wygląda dość słabo, nikt nie wygląda jakoś tak Niesamowicie powiedza, powiedział tutaj No tutaj praktycznie jest to Kairi skontuzowany? Tak jest, dobra, czyli to może być Powód, dla którego Maverick sobie nie radzą za dobrze, bo tam naprawdę tylko Luka to jest Rockets, no Rockets jakby ich młodzież po prostu zaczyna wyglądać świetnie, więc to było coś, co można było przewidzieć, że Rockets będą za niedługo mocni. Ale się zajmę tymi kontraktami już teraz w sumie. Kogo będę mógł, no to przedłużę. Kobe White z miłą chęcią oczywiście kobiego przedłużę. Dam mu jakieś, nie wiem, 27 milionów może. Tak jest i jeszcze zobaczymy ponownie tutaj. George Gilly też możemy mu przedłużyć kontrakt. Też to zrobię. George Gilly to okresownik, którego no, nie myślę wymieniać, bo jest naprawdę, no, overall w dobrej radzi sobie dobrze. A ja też mogę. Tam jakieś właśnie 22 miliony. Tutaj potencjalnie jeszcze jest? Czy jest tutaj ktoś, komu mogę jeszcze ten kontrakt? Pewnie już nie. No nie mogę, dobra. A więc tak to wygląda. Cały czas mam naprawdę dylemat. W ogóle, jak sobie radzą Lakers? Dobrze, to mi się podoba. To mi się bardzo podoba. To mi się bardzo podoba, że oni są słabi, mamy ich pika. Broni się fajnie rozwiną, no, to mu trzeba przyznać. Właśnie jestem bardzo ciekaw, jak tej grze on będzie wyglądał, właśnie. Jak często ta gra rozwija tego broniego, no i tutaj go rozwija dobrze. Ten Dalton, który jest razem z nim w klasie, tutaj jest z nim. No nie ukrywam, że jakby. Tak, jak już mówiłem o tym. Nie mogę przewidzieć ich ruchów. Jakby no. Jakbym przewidział, że do nich na przykład przyjdzie Michael Bridges. Jakbym przewidział do nich, że przyjdzie Dyson Dylest, to może bym nie robił tej wymiany, ale i tak, pomimo że tych ruchów, to i tak nie wyglądają za dobrze. No ich centryst. Tragiczny. Tam Fleming jest tragiczny. 71 UWR na centrze. Anton Davis ma 34. Czy on regresuje? Tą trójkę mają taką młodą na pewno i to jest ich taka nadzieja. No ja sam ca cały czas nie wiem, naprawdę. Sam cały czas nie wiem, co o tym wszystkim sądzić. Czy próbować robić tę wymiany, czy nie. Wydaje mi się, że mogę poczekać. Naprawdę wydaje mi się, że mogę jeszcze poczekać z tym. Nie wiem, naprawdę. Sam mam ten dylemat, jakby... Mówiłem o tym właśnie już nie nieraz, że tak właśnie. Jakby sobie może części dwie zasady. Często na przykład lepiej, nie lepiej nic nie ruszać jak dobrze wszystko jakby działa, bo może je jedną rzecz zrobię małą, jakby jedną małą rzecz zruszę i nagle ten zespół się posypia, nagle będzie gorszy. To jest jedna taka zasada. Z drugiej strony jak jest szansa walczyć o mistrzostwo, to może lepiej się wzmocnić, żeby zwiększyć tą szansę. No i tak nie wiem, prawda? Ciężko mi powiedzieć. Ciężkie powiedzieć, co właśnie powinienem zrobić. Wydaje mi się, że właśnie jednak... AJO jest kontyna, dobra. Wydaje mi się, że jednak skoro to wygląda aż tak niesamowicie. To jednak chyba tego AJO nie wymienię. Bo tak jak już mówiłem, no. Coś naprawdę będzie źle. Bo jakby na, nawet już jest dobro, dobrze, a jest ryzyko, że nawet jeśli ten na zawodnik overallowo przyjdzie lepszy, to jest tam jakieś to jednak ryzyko, że jednak nie będzie sobie aż tak dobrze radził, jakbym na to liczył, a AJO już na przykład nie odzyska. No i nie, nie wiem, prawda. Może po prostu AJO. Tak, wiem, jego styl może, może już tak właśnie tutaj pasuje, bo nie potrzebujemy od Ayo scoringu, głównie od Kobiego i od yy, Flagem powiedział, że potrzebuję scoringu, w Gidi też w sumie. Więc Ayo mi wystarczy, to jego jakby 12 punktów, wystarczy mi jego dobra defensywa, właśnie którą on na pewno prezentuje. Derek Larry też, jakby wszyscy spełniają, mam wrażenie, swoje role. No i nie wiem, właśnie. Jest naprawdę ciężka decyzja, którą, którą no muszę podjąć, czy chcę tą wymianę robić, czy nie. A nie ukrywam, że jestem bliżej do powiedzenia, że nie chcę tej wymiany zrobić, niż chcę, szczerze. Więc ja wydaje mi się, że jednak. Na tym chyba pozostanie Tak mi się wydaje 48 rekord, no to jest Rekord świetny, Cooper Flag i George Giddy walczą o nagrodę MVP Pierwsze miejsce cały czas trzymamy, cały czas mamy, właśnie to jest to, że My jesteśmy dosłownie najlepszą drużyną w lidze To myślę, że może być za duże ryzyko No nie wiem naprawdę Trade deadline mamy teraz Byłoby to naprawdę chyba niepotrzebne ryzyko. Powiem tak, za rok Ayo będzie miał ile lat? Ayo dalej za rok, za rok będzie w miarę jeszcze młody. Jakby w sensie, nie będzie jakoś mega regresał, a ci zawodnicy też jakby, no oni w wieku 23 lat dalej mogą mieć w górę, więc wydaje mi się, że naprawdę nie muszę tej wymiany robić. I zostałem Zostaję przy tym co, jak to wygląda, po prostu czuję, że to może, że, czuję, że tak to, to może wyglądać, po prostu czuję, że tak to może wyglądać. I zostaję właśnie przy tym wszystkim. myślałem tym zakiem kolejnie czego nie wymienić. Ale tak wiem, jak już jak ten zespół od najlepszych do najsłabszych zawodników w rotacjach, wszyscy tak dobrze grają, żeby no, składać to na rekord 42-8 podczas trade deadlineu. Wydaje mi się, że nie chcę podejmować tego ryzyka. Najwyżej będę żałował, no ale wolę, wolę żałować, że nie podjąłem decyzji, niż wolę żałować, że nie wiem, ta nagle pójdziemy w dół i tak, jest, tak, się, tak będzie. No nie mam pojęcia jak może być, więc dam simulator regular season. Zobaczymy, jak będzie wyglądała ta druga część sezonu, czy będzie dobrze, czy nie. Chicago Bulls. Mamy tutaj Slam Dunk Contest Winner Cooper. Meczu Gwiazd mamy Coopera Flaga i Josh Aguidiego. Mamy dwóch All-Starów. To jest dla Melo, to jest dla Melo. Mamy też właśnie dwóch All-Starów. No, no nie wiem, naprawdę teraz bym się tylko zastanawiał, czy, to, czy powinienem to robić, czy nie. No, ale wydaje mi się, że jednak podjąłem chyba dobrą decyzję, naprawdę. Po prostu na zespół tak... Jakby Wszyscy tak perfekcyjnie pasują, każdy tak perfekcyjnie do swojej, każdy tak wykonuje swoją rolę dobrze, że wydaje mi się właśnie, że Tak powiem, jakbym jeden ten może być klocek wyjął, może powiedzieć z tej układanki, może nie klocek, a w sumie lepszy, ale nie wiem, jakbym Może powiedzieć, jeden ten puzzle wyjął z takiej układanki, to potem już Następny puzzle, który wydaje się lepszy, mógłby jednak nie pasować jakby I by mogło być źle, więc jakby no, wydaje mi się, że jednak Chyba lepiej, że jednak nie robiłem tej wymiany Przypieczętowany, mam już play no oczywiście, ale to nas nie interesuje. Dziesiąta porażka. Mamy, mamy początek Marty i mamy tylko 10 porażek. No jest to niebywały sezon. Ja mam 60 meczów wygranych już w tym momencie. MVP u nas nie będzie, ale. Ale to nic, bo mamy za to najlepszą drużynę w Lidze, statystycznie czysto. Przypieczętowaliśmy już konferencję, czyli konferencja już jest wygrana przez nas oficjalnie. Nikt nam już tego pierwszego miejsca nie zabierze. I prawdopodobnie będziemy też mieli ogólnie najlepszy rekord w całej Lidze, co oznacza, że mamy dosłownie nad każdym home court advantage. I to ja już, no tak, mogę to na pewno powiedzieć. Ale co ciekawe właśnie tych Lakers, nie ukrywam. Mamy home court advantage dosłownie nad każdym. Mamy najlepszy rekord od chyba tego właśnie sezonu, gdzie to zrobili 72 20 Chicago Bulls, więc no, legendarny sezon, naprawdę. No tak, mamy już na pewno najlepszy rekord w lidze, a jeszcze Lakers. Chyba na 10 miejscu są, nie, to są Denver, dobra. Pięknie, Lakers na tym 12, czyli nawet są, w chwilę są w play -inie. jeszcze poczekam, jeszcze będę tam patrzył na to. Porażka tutaj to nic. I tak to jest tylko 12 porażek. Pięknie, Lakers na 12 miejscu. Mam jeszcze jeden mecz, a nie, jeszcze dwa. Dobra. Możemy mieć 70 metrów wygranych w sezonie, to jest niesamowite. A Lakers zakończył na tym miejscu, nawet może że 13. Wow. Dobra, kończymy ten sezon z rekordem. 70-12 Cooper Flag MVP. Jeszcze do tego wydawało mi się, że na pewno nie da rady, a jednak MVP Ligi. Najlepsza drużyna w lidze. No to jest fenomenalny sezon. Jedyne co możemy zepsuć ten sezon, to jeśli wypadniemy przed finałem konferencji. Finał konferencji to jest minimum. To jest minimum. Jason Kidd to oczywiście też jest Coach of the Year. Ole First Team jest tutaj. Cooper Giddy w Ole Second Teamie. Superflacol, defensive second team. Dobra, nie ukrywam, że jakby z jednej strony ci się cieszę, że jesteśmy mocni, i z drugiej strony mamy coś, czego nie mieliśmy w ostatnich latach. Mamy dużą presję. Mamy dużą presję, bo jednak, jak jesteś first seedem jak jesteś najlepszą dużą w lidze, w sensie zasadniczym, jak masz 70 meczów wygranych, to masz niesamowicie dużą presję. I to jest fakt. Więc zobaczymy, jak ta presja na nas podziała. Naprawdę, czy musi to ta mi robić? Czy naprawdę ta mi to musi robić od samego początku już? Cooper wstaje 40 minut. Derek Live wstaje 36. Tak to będzie wyglądało. Dobra. Nie ukrywam, że mi troszeczkę jakby już. Zrobiło się gorąco, a prawda, jak było 2-1 dla Wizards, ale przechodzimy dalej. Przed nami Pistons. Jak to wygląda, jak ten matchup wygląda? Backcourt oni wygrywają, tak się spodziewałem. No, też small forward. Tak to wygląda, no, dobra. Będzie pewnie ciekawy ten backcourt, musimy na, na nich uważać. Ach, ta gra. Ach, ta gra naprawdę jest tak. Tak denerwująca. No naprawdę to się musiało wydarzyć. No, naprawdę mam wrażenie, że muszę dać tym.. Markel zna wypali z rotacji. W sumie no, czuję, że na taki duży game seven ja muszę naprawdę dać dużo tych minut tym zawodnikom. Takim wyjdziemy line-upem na ten game 7 Dobra, mamy to Mamy to, naprawdę ponownie mi zrobiło się bardzo gorąco Jeszcze bardziej gorąco w tej rundzie, ale mamy Finał konferencji, dobra Osiągnęliśmy to, co chciałem minimum osiągnąć Ten zespół jest naprawdę mocny. Przegrywałem w każdym matchupie oprócz e, pozycji Power Forwarda. Więc to no myślę, że najlepiej pokazuje, że ten zespół Pacers jest po prostu mocny. Jest mega mocny. W sezonie zasadniczym byli na tym drugim miejscu, jak daleko od nas. 11 meczów. To był naprawdę udany sezon dla nich. To będzie ciężkie, bardzo. Naprawdę to będzie ciężkie. No niestety, właśnie. Mówiłem, że to będzie ciężkie. No, niestety, jak widać, dostaliśmy sweepa. Wow, aż tak nie spodziewałem się, że będzie aż tak ciężko, że aż dostajemy sweepa. przegrywamy drugi rok rzędu, przegrywamy z mistrzami NBA. No, jesteśmy first seedem, więc jest fajnie, no, ale liczyłem, że oczywiście wiadomo, że liczyłem, że będziemy tymi mistrzami NBA. No, nie wiem, nie wiem, prawda. Szkoda, troszeczkę mi szkoda tego, ale ale no, zrobiliśmy progres. Zrobiliśmy progres, mówiłem o tym progresie. Żeby było robić non-stop Zobaczymy, no za rok Musimy już my myśleć o tym, żeby być mistrzami Wygrywamy loterię Pierwszy pick w draftie należy do nas, to jest ogromna rzecz To jest ogromna rzecz Teraz tylko warto czy w ogóle jest taki dobry zawodnik w tym drafcie C C+, C+, Czyli oczywiście wygraliśmy draft class, który nie ma nawet B-gościa żadnego no, nie... Bemini News, bym przynajmniej ktoś był. Za chwilę od tego przejdę, jak będziemy zaczynać draft. No Zobaczę, czy jest ktoś tu naprawdę warty uwagi. Czy powinien ten pierwszy pik użyć do wyboru zawodnika, czy nie? Ten jest wydaje się tym pierwszym borem, ale nie ukrywam, że... O, goście, którzy... Jak miał ocenę w sobie Cooper Flag, zapomniałem? Nie będę jaką miał ocenę Cooper Flag, jak on był draftowany. Zerknąłem sobie na szybciutko, no i omiotam tam ocenę B. Zobaczyłem, że w miałem zownicy, który miał C, miałem tak około maksymalnie 76, 7 overalla. Szczerze nie wiem, czy którykolwiek z nich mi jest potrzebny. Dlatego zastanawiam się nad tym właśnie, żeby zrobić ten deal, o którym mówiłem. Ajo plus ten pierwszy burdrafia na przykład. To jest mega deal. Joyna Johnsona, a jeszcze jakbym dodał tego 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 Jamesa, no, a bo ja bym się kontakt zakończył. Czy jestem w stanie zrobić jakiegoś elitarnego shootingarda? Tak patrzeć mądrze, miał broni, byłoby co ciekawe na ale to musi być właśnie upgrade znaczny dzielen Green na przykład byłby ciekawą opcją 15 Mordant Loud mielibyśmy Nie wiem jak to finansowo zrobić, niestety To jest ten problem Bilal Kulibali byłby ciekawą opcją, tutaj 13 milionów, więc na bym dał tak, a Collinsa to by było 5, właśnie to jest ten problem. Te finanse sheldon Szar byłby fajna opcja, 15 milionów to jest jednak. A ten Edward to byłaby super opcja tutaj. 28, Stefan castle ja mi się kontrakt zakończył. Wszędzie właśnie jest ten problem z tych, tych finansów, to jest taki problem. Możemy prowadzić jakiegoś point guarda i go zmienić na shooting guarda Wydaje mi się po prostu, że kontrakt. A, jeszcze właśnie. Bo ja mu tam dałem extension, ale on właśnie ma na razie po prostu 1,22 i to jest właśnie ten problem. Właśnie za każdym razie, jak będę że takiego chciał zawodnika, no nie dam rady zdobyć jakiegokolwiek zawodnika, bo każdy dobry poengar jest na wysokim już na dużym kontrakcie. Aby jest na dużym kontrakcie, albo mu się kontrakt zakończył. I tak to właśnie wygląda. A to też tutaj właśnie nie mogę zbyć do, zdobyć jakiegokolwiek zawodnika. taki kate byłby super na to, ale jest dużo pieniędzy. A w ogóle tego pierwszopika się wymienić, żeby to wyglądało. Nie mam pojęcia, prawda? To jest tak ciężkie, bo będą. No, Także wiem, że żaden z tych zawodników nie wygląda mi na gościa, którego chciałbym wydra wydraftować z pierwszym borem w drafcie, nie ukrywam, więc jakby no. Mam tutaj 4 gości C. Blek, którego bym miał z nich, to przecież jakby no. Nie zmieniałoby to dla mnie nic, więc wydaje mi się, że. No i właśnie to jest jedyny tych. Tym zawodnikiem ze Starting 5, którego bym chciał wymienić, no ale nie jestem w stanie go wymienić właśnie za kogoś... za kogoś ciekawego, niestety przez te kontrakty. No nie jestem w stanie tego zrobić, jakby, więc ja po prostu zostanie, a ja, nie wiem, spróbuję może zdobyć pika od Warriors czy od Hawks, od Hawks może zostanie pika, nie wiem, bo wydaje mi się właśnie, że ten pierwszy niepotrzebny mi jest, a zawsze to jakiś dodatkowy pik pod potencjałem jakiejś wymiany czy coś takiego, więc zróbmy tą wymianę. Jak oni wyglądają? 74,75. 74, Naprawdę ja nie potrzebuję żadnego z tych zawodników, szczerze. za Hartenstein, 2 tam. Nie będzie, prawda? Żaden z tych właśnie zawodników dosłownie nie wygląda ciekawie. Więc nie wiem, nie wiem, prawda? Nie wiem, nie wiem. Ciężki jest to bardzo wybór, jest naprawdę bardzo ciężki wybór właśnie co tutaj jeszcze zrobić, niektórzy dawniej nie sobie byli wybrani. Czy ktoś ma jakiś fajny ceiling ciekawy? Nie właśnie to nie ma jakiegoś ciekawego, no jakby... Blake Griffin to jest spoko, no, ale ale jakiś taki Hall of Famer ceiling na przykład. Właśnie temat ma ceiling przed Hall of Fame. Ten Cardinal na przykład, Edmond. Jego bym wziął, bo jakby no załóżmy, że jego kariera wypali, to wtedy może być nawet Hall of Famerem. Więc ten Admont Cardinal wygląda ciekawie. Pamiętam, że kiedyś miał zawodnika, który nie byłby jakoś projected, w, jakoś niesamowity, a miał a miał y, chyba LeBron James właśnie i chyba doszedł do 88 wraz, coś takiego. Ten kardinal nie ukryłem, że interesuje ten kardinal. To jest Real, ogólnie Hall of Fame. Ten jednak jest C minus, więc a kardinal jest C, więc nie ukryłem, że ten kardinal jest gościem, na którego patrzę jako na zawodnika, którego brzmieniem chęcią bym zgarnął. Więc... Nie wiem pojęcia czy powinienem jakoś pójść w dół jeszcze czy nie Chyba nie powinien wybierać go tutaj już Mam tutaj 10 5 Hard tutaj niepotrzebny 9 i top free Wydaje mi się, że ten piks y, zrobię ta Taką wymianę zrobię będę patrzył teraz Czego biorą czy nie wybiorą go, czy go wybiorą? jak oni wybiorą go za przede mną. Nie, nie wybraj go, dobra. Więc może ja właśnie tego zawodnika wybiorę, o którym mówiłem. Gdzie on jest? Edmond Cardinal, mówiłem właśnie o nim. Ten zawodnik wygląda naprawdę ciekawy: ma Flora Larry Johnson. Ceiling ma Hall of Fame. Choć jest tutaj dwóch gości, co jest C, jeszcze. Zdaje mi się, że oni powinni pójść, więc może jeszcze zrobię jakąś wymianę. Nie wiem, czy mogę jeszcze zrobić jakąś korzystną wymianę, czy nie. 20 Pikarz, tak się cofać nie chcę. Jeśli będę miał jakąś jeszcze korzystną wymianę, to nie wiem, to może zrobię. Tu 15, to 5 protected. Jak wygląda nasza sytuacja z pikami? No, wygląda dobrze nasza sytuacja z pikami, nie ukrywam. Mamy 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dobrze, dobrze tutaj liczę. 2, 3, 4, 5, 6. no 7 mamy pików, nie licząc ten w tym draftie. Mamy 7 pików w następnych kilku latach, więc no, wygląda to dobrze. Wygląda to dobrze, wydaje mi się, jeśli chodzi o piki, więc może i. A kto ma. Na przykład Pika Denver bym wziął, na przykład. Spróbowałbym spraw się z Nuggets dogadać. Czy zdobyć tego Pika ich? Nie, Pika. nie Pika. wiem, nie, może nie. Choć w sumie właśnie mam tam zawodników, których mógłbym odezwać za te Piki, więc... A nie, w sumie nie, bo potem jeszcze załóżmy, że jak, jak go wybiorę, to już nie będę go miał jak zdobyć. A kto jest jeszcze po Denver? Na przykład Kings. Szkoda, że oni nie chcą tego pika mojego. Tego, właśnie, tego Tego mojego pika. No dobra. Temat ceiling. Jakby. Nie chcę, grać, nie chcę brać gościa, który maksymalnie będzie e, graczem typu Wallis Sherbiak. Blake Griffin tutaj byłoby ciekawe na pewno to. Chodzi jego Flores, John Collins. A co ja bym wybrał? Edwarda Loa teraz. I potem próbował zdobyć jeszcze Pika później. Może tak to zrobię. Jak się ten drugi nazywa? Jeszcze, żeby pamiętać. Ten drugi to jest jeszcze. Edmund Cardinal, tak jest? Tak, Edmund Cardinal. Orlando to zrobił niestety. No nie mogę z nim właśnie już rozmawiać Na obecną chwilę Ten zawodnik wydaje się, że nie byłby dobrym wyborem Ale jak naprawdę, jak go zobaczę, że on się fajnie rozwinie To będę troszeczkę złym To na troszeczkę to bolało, nie ukrywam Dobra, nie będę już go próbował zdobyć Zobaczymy jak to będzie wyglądało Wybrałem tam tego zawodnika, który na obecną chwilę jest lepszy No zobaczymy jak to się potoczy Każdy miar ma dobrego backupa. No każdy miar ma dobrego backupa, więc w sumie Trzech centrów, 3 par, 4 par Trzech... Czyli mam jednego zawodnika za dużo? A nie, jednak jest perfekcyjnie. Dobra, jest perfekcyjnie. A zobaczcie co są ciekawi free agenci. No nie wiem, w sumie tutaj dla mnie jakoś. Znaczy są ciekawi niektórzy, tak, to jest fakt, ale... No nie wiem w sumie. Wydaje mi się, że zastęba z tym rozstarem, jaki mamy. Od następnego sezonu, prawdopodobnie, Ayo już będzie miał ten kontrakt swój, taki, może powiedzieć, już ten, gdzie więcej zarabia, więc jakby będzie łatwiej finansowo się dogadać. No myślę, że to będzie ten sezon. Jakby w tym sezonie poprzednim nie zrobiłem tego, nie udało się wygrać, więc wydaje mi się, że to jest jakby. No, te, teraz chyba już to muszę zrobić. Teraz już chyba nie mogę czekać. Na przykład, właśnie taka wymiana. AIO plus. Jak ci młodzi zawodnicy sobie tam radzą? AIO plus, na przykład, IO plus ten. Na przykład Bruin James i plus, nie wiem, na razie może oni po prostu. Jakiego Shooting Guarda mogę zrobić? Ace Bailey byłby ciekawą opcją. Nick Smith zamieniłem potem na Shooting Guarda. Jest tutaj ten kardinal. Cam Thomas byłby fajną opcją. To van klingę, ja centra. Carlon, Carlton Carrington. A ja bym dołożył tego jeszcze na jakiegoś pika, przed 2031. Chciałem jakoś prowadzić gwiazdę zdobyć, chciałem jakąś gwiazdę absolutną zdobyć właśnie. Nie ukrywam. Takiego właśnie shooting guarda typu na przykład, nie wiem, za chwilę pokażę, na przykład All Players, shooting guard. Na przykład taki gracz typu, na nie wiem, właśnie, Taki Stefan Castle, taki Kuli Koulibaly taki. No tacy zawodnicy zawsze właśnie. To byłyby super opcje dla nas. Bailar jest świetny i on jest właśnie świetnym defensywnie graczem, więc to byłby zawodnik, który by się, że mógłby dobrze zamienić Ayo, bo jakby, no nie wiem, czy potrzeby tak scoring, czy Stefan Castle też zawodnik, który mógłby super zamienić go, bo to są tacy tak samo Aven Thompson, tylko że ja, no każdy z tych zawodników jest po prostu dobrym zamiennikiem, myślę, pod stylowo. Bo takiego gracza jak Sharp, czy Ant znaczy Antonio Edwards, każdy by chciał, bo można powiedzieć. Nawet no, wydaje mi się, że Sharpa nie potrzeba. Wydaje mi się, właśnie Antonego Edwardsa nie dam rady. Ale wydaje mi się, że Amen, Stefan, Kulibaj, którykolwiek z tych i byłoby super, naprawdę. Więc to jest misja chyba na następny odcinek: żeby zdobyć za jakąś gwiazdę. Wydaje mi się, że to potrzebujemy. Potrzebujemy po prostu zdobyć jakąś gwiazdę. Tak mi się wydaje, że to jest coś, co właśnie musimy zrobić. Na teraz będę już kończył. Dzięki Wam za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.